Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jak wynika z badań, na przykład z opracowanego przez Mandarin Project Partners raportu Projekty na czas, wiele polskich firm ma problemy z zarządzaniem projektami i nie tylko. Dotyczy to chyba wszystkich branż, więc skala problemu wydaje się być niepokojąca. Czy istnieją techniki skutecznego zarządzania firmą, które można zastosować w naszych realiach i osiągnąć oczekiwane skutki? Na to pytanie odpowiedzą twórcy wydawnictwa Mint Books i praktycy zarządzania. Tomasz Bagiński i Marek Kowalczyk. Marku, wydajecie książki z zakresu zarządzania, ale skupiacie się na dość specyficznej dziedzinie o bardzo niecodziennej nazwie – teoria ograniczeń. I ja muszę Ci przyznać, że ta nazwa nie brzmi zbyt marketingowo, bo tutaj mamy słowo teoria, którego ludzie tak naprawdę nie lubią. Tu mamy też ograniczenia, których wiadomo też nie lubimy. Skąd w ogóle pomysł na taką nazwę? No właśnie, rzeczywiście, Ulu, muszę Ci przyznać, że to brzmi zdecydowanie fatalnie, tak? Teoria, ograniczenia, negatywnie. To mało sexy, no może. Tak, ludzie mają po prostu złe skojarzenia ze szkoły. Jakiś tam teoretyk mówi się, tak? Mm-hmm. My chcemy, nawet jest takie powiedzenie, tak. Narzędzi, rozwiązań. Tak, tak. Szef nie jest nieukiem, szef przedkłada twórczą praktykę nad bezpłodną teorię. Ale teoria to jest, po pierwsze jest takie powiedzenie, nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria, bo teoria w dobrym tego słowa znaczeniu jest to zebranie pewnego rodzaju doświadczeń czy pewnego rodzaju przemyśleń i ubranie ich w pewien powtarzalny przepis, czyli w coś, co daje nam wyniki. No, nie mylmy tego z takim, nie mylmy naukowców z naukawcami. Naukawiec to taki właśnie to daje nam te teorie, takie opowieści dziwnej treści. To jest jedno, więc teoria ograniczeń to jest taki zbiór bardzo potężnych narzędzi i reguł wnioskowania. Z drugiej strony ograniczenia znowu kojarzy się negatywnie, chcemy mieć możliwości. Ograniczenie w rozumieniu teorii ograniczeń oznacza taki element firmy, tak, niektórzy nazywają to wąskim gardłem, niektórzy nazywają to najsłabszym ogniwem w łańcuchu, który wyznacza nam to, ile firma w danym momencie jest w stanie zarabiać pieniędzy, czyli co jest najsłabsze. Czy najsłabsza jest sprzedaż, bo mamy za mało zamówień, czy produkcja nie nadąża, czy nie mamy materiałów. I teraz teoria ograniczeń jest o zarządzaniu tym właśnie elementem, który jest najsłabszy i o skupianiu uwagi, które daje nam maksymalny możliwy efekt finansowy. A to jest już chyba coś, co przedsiębiorców zainteresuje. Tomaszu, autorem wielu Waszych książek jest Eliahu Goldratt. Czy mógłbyś przybliżyć naszym widzom jego postać? O, jakoś tak postaram się pokrótce. Dla nas z Markiem osobiście to bardzo wielka inspiracja była, jakby znać tego człowieka. Niestety w 2011 roku zmarł. To był w ogóle izraelski fizyk, który trafił do biznesu troszeczkę przez przypadek, został poproszony o zarządzanie firmą czyjąś i był totalnie zdumiony, jak przedtem zobaczył, jak to jest zorganizowane, dlaczego to jest tak zorganizowane. Zaczął to obserwować, analizować, już tak skracając długą historię. Na bazie tego stworzył tak naprawdę cały nurt pewnego rodzaju myślenia, tak? I pewną jakby całą gałąź wiedzy z narzędziami, którą nazwał teorią ograniczeń, no, która jakby po dziś dzień ma, no, można chyba spokojnie powiedzieć, tysiące zastosowań i pozwala wzrastać biznesowi i optymalizować go w sposób niespotykany takimi prostymi optymalizacjami, o których na przykład dużo się gdzieś tam słyszy, o których za chwilę pewnie powiemy, tak jak na przykład jak Lean. Więc warto sobie zdawać sprawę gdzieś z wielkości jego osiągnięcia i jak niesamowicie jakby ten facet myślał, jaką jakby system logiki stworzył do analizy organizacji. Tomaszu, ty powiedziałeś, że teoria ograniczeń ma zastosowanie bardzo szerokie. I Marku, czy mógłbyś nam przybliżyć, gdzie takie zastosowanie dla teorii ograniczeń możemy wdrożyć? Tak, teoria ograniczeń eliminuje typowe problemy w zasadzie w prawie każdej dziedzinie zarządzania. W produkcji typowym problemem są opóźnienia, niepełna realizacja zamówień, bardzo duże zapasy pracy w toku, no to, co każdy menadżer, pożary, gaszenie pożarów, tak? Więc również w obszarze takiego chaosu, w zarządzaniu projektami, opóźnienia, przekroczenia budżetu, problemy z jakością, niepełne zakresy, niedotrzymanie specyfikacji, tak samo pożary, problemy, zmęczenie ludzi w obszarze dystrybucji, czyli logistyki, handlu detalicznego, niesprzedane towary, to co schodzi, to tego nie ma, bo się kończy, bo jest tego za mało, to co z kolei jest niechodliwe, tego jest za dużo, potem trzeba to wyprzedawać, nie wiem, utylizować, naprodukowaliśmy tego, zużyliśmy zasoby, albo trzeba to dać do outletu, albo trzeba zapłacić za utylizację, klienci niezadowoleni, dystrybutorzy niezadowoleni, duże pieniądze,
utopione w... Duża nieefektywność. Duża nieefektywność w obszarze relacji międzyludzkich w firmie. Choćby napięcia, działy, tak, walki, konflikty między działami, które są postrzegane jako konflikty interpersonalne, a one tak naprawdę są... Wynikają z kształtu systemu. Znane jest silosowe myślenie. No. Tak, będziemy o tym mówić dalej, z ustawienia pewnego systemu miar, które napuszcza dział sprzedaży na przykład na dział produkcji. Dlaczego wy, sprzedawcy, nigdy nie jesteście w stanie sprzedać tego, co my produkujemy? A dlaczego wy, produkcja, nie jesteście w stanie wyprodukować tego, co na rynku właśnie chcą kupić? No jakby są dziesiątki takich, podejmowanie decyzji menedżerskich przy procesie budżetowania, alokacje kosztów, wielotygodniowe procesy, wielomiesięczne. Kiedyś spotkałem firmę, w której proces przygotowywania alokacji kosztów niemalże trwał 12 miesięcy, więc równie dobrze mogli to robić metodą archeologii biznesowej. Tak? Ale to wiesz co, Marek, to przy książkach więcej powiem. Chyba się za mocno rozwinął. Ja bym chyba jeszcze, korzystając z takiego ogólnego wprowadzenia, chciał troszeczkę jakby podkreślić rodzaj takiej szerokości i kompleksowości myślenia tej organizacji. Na przykład troszeczkę odróżnić go od Linu, który... Linu, Agile'a, teraz są takie hasła. Jest dużo takich pojęć, jakby one są bardzo w trendzie, wiele się dzieje na ten temat i tak dalej. Warto sobie zdawać sprawę pewnego rodzaju jakby nadrzędność myślenia teorią ograniczeń w stosunku do takich narzędzi optymalizacyjnych. Jakby wielu konsultantów Lin myli to, że pewnego rodzaju optymalizacja zrobiona bez kontekstu jakby tak naprawdę może być przeciwskuteczna dla organizacji. I teoria ograniczeń lokalna, takie silosy. I teoria ograniczeń daje możliwość na przykład ustawienia tej optymalizacji dokonanej taką czy inną metodą, taką czy inną narzędziem, jakby ustawienia tego w ogóle w cały zdrowy organizm organizacji. Więc pozwala myśleć jakby bardzo kompleksowo o firmie. Jest to narzędzie dla właścicieli albo osób zarządzających odpowiadających za całość. I warto gdzieś to też ustawić jakby w relacji do tych innych narzędzi. Wydaje mi się, że takim właściwym sposobem myślenia o roli czy o powiązaniu teorii ograniczeń z narzędziami linowymi jest dokładnie, jest to, że czy Six Sigma, czy z narzędziami optymalizacji, z różnymi narzędziami optymalizacji produkcji, jest dokładnie to, Tomku, o czym powiedziałeś, że teoria ograniczeń jest spojrzeniem całościowym, jest spojrzeniem na biznes, a nie tylko wąskim spojrzeniem specjalisty na to, żeby skrócić czas przezbrojeń. No i co z tego, że skracamy czas przezbrojeń na maszynie, która zupełnie nie jest wąskim garnem procesu produkcyjnego, narobiliśmy się, nic z tego nie mamy. Typowym przypadkiem takiego procesu optymalizacji lokalnej, który może bardzo źle się skończyć, jest sytuacja opisana w książce Cel 1, gdzie wprowadzenie robotów przemysłowych, czyli coś, co z pozoru jest bardzo dobre, godne, słuszne, sprawiedliwe, zbawienne, spowodowało niemalże bankructwo zakładu. No ale nie będziemy o tym mówić teraz. O celu jeden porozmawiamy. Warto sobie uporządkować po prostu, gdzie jest teoria ograniczeń, a gdzie są jakby inne narzędzia optymalizacyjne. Możesz przyspieszać swoje projekty, ale co z tego, jeśli one dalej nie mają sensu, tak? Bo jakby omijają jakby kluczowe elementy dla organizacji. I tak dalej. To Tomaszu, powiedz nam jeszcze, jak to się stało, że w ogóle zdecydowaliście się na wydanie książek Goldratta? No troszkę gdzieś jak mieliśmy kontakt z tym, jak Marek to przyniósł, to tak naprawdę po wzięciu tego do ręki dwa tytuły były w Polsce jakby pierwotnie wydane. Nie do końca byliśmy zadowoleni z ich jakości, plus aktualny wydawca nie miał planów rozwojowych, nie chciał wydawać kolejnych tytułów. No i wtedy porozumieliśmy się, Marek, jakoś bezpośrednio z Goldrattem i tutaj z wydawcą lokalnym, że my te książki, jakby te, co już były, wydamy od nowa, plus zaczniemy tak naprawdę inwestować i rozwijać kolejne tytuły, bo naprawdę zależało nam na tym, żeby to gdzieś było łatwiej dostępne. Kiedy z tym zaczynaliśmy, angielski nie był jeszcze tak, jak powiem, powszechny w użyciu wśród naszych klientów. To było 10 lat temu. Posiadanie, no właśnie, kawał czasu. Posiadanie polskich książek jakby w ręku jakby znacząco ułatwiało rozmowę na ten temat. No i trochę ja nie mam nic, ty nie masz nic, to zrobimy wydawnictwo. Ja wtedy jeszcze w Poligrafii funkcjonowałem, tak? Marek w szkoleniach i zarządzaniu projektami. No i chcieliśmy mieć też takie zaplecze do tego, żeby można było jakby dawać coś, albo jakoś ludzie mogli korzystać z tego, o czym mówimy. Mój ówczesny mentor, to był koniec ubiegłego tysiąclecia, dał mi któregoś razu książkę Cel 1 po angielsku. Mówi, weź zobacz, taka bardzo ciekawa powieść biznesowa. Ja przeczytałem, niestety zacząłem czytać wieczorem w łóżku. To był błąd.
dlatego że nie mogłem przestać, miałem zarwaną nos. To się czyta jak powieść detektywistyczną, bo to jest w pewnym sensie powieść detektywistyczna. Tak się zaczęło. Zacząłem drążyć, szukać, analizować. Pojechałem na konferencję, spotkałem Goldratta, poznałem go osobiście, poznaliśmy się wielokrotnie, rozmawialiśmy, spotykaliśmy się i no i tak to się zaczęło. Mhm. Kawał czasu. No już prawie tak, ponad 10 lat. A ja zauważyłam, panowie, że na okładkach książek mamy albo owoce, albo warzywa. I czy jest na to jakiś klucz? Jest. Jest, jest. No chciałoby się, żeby tę zagadkę pozostawić czytelnikom do rozwiązania, ale no skoro Ulu zapytałaś, no to odpowiemy. Owoce to są powieści biznesowe, a warzywa to są książki o charakterze takim poradnikowym, takim bardziej twardym. Poradnikowym, gdzie są jakby wyjaśnienia, tak. Precyzyjne instrukcje krok po kroku, tak? Mhm. No i mnie ciekawi, czy wyniesioną naukę z tych książek przekładacie na swoje podwórko, czy te zastosowania, które są opisane w tych książkach, na przykład stosujecie u siebie w wydawnictwie? To po pierwsze w wydawnictwie, ale nie tylko w wydawnictwie. To mam poczucie, jak już mówimy wszystkie książki, to będzie ważnie, bardzo wyraźnie widać, że to jest w ogóle pewnego rodzaju sposób myślenia o rzeczywistości. I jak już również się... o rzeczywistości prywatnej. Znaczy każdej. Rzeczywistości każdej. I jak już się to wszystko jakby przejdzie, zrozumie, to się dostaje jakby pewnego rodzaju optykę nową na rzeczywistość. Więc to tak bardzo generalnie. Natomiast jeśli chodzi o wydawnictwo, to oczywiście jak najbardziej. Mamy taką ambicję, żeby zarówno produkcję, jak i dystrybucję kształtować według tłumaczenia, proces tłumaczenia, jakby proces wydawania jakby kolejnej książki. Planujemy wydanie teraz jakby kolejnej książki i chcemy to zrobić w sposób totalnie czytelny dla, no powiedzmy dla wszystkich, którzy będą chcieli mieć z tym kontakt, metodą łańcucha krytycznego, którą jest jedną z książek i jest czymś, co Goldratt stworzył. Więc tak, ale bardzo głęboko staramy się. Wydaje mi się, że warto powiedzieć, że dzięki wdrożeniu do naszego wydawnictwa procesu zarządzania dystrybucją, w zasadzie nie pamiętam, żeby na przestrzeni 10 lat było jakieś zamówienie, którego nie zrealizowaliśmy w terminie, a jednocześnie nie mamy magazynów, które byśmy trzymali książki. Dokładnie, nie? Kosmicznych magazynów, które by zżerały pieniądze, albo nie mamy też czegoś takiego, że są jakieś nietrafione wydania, coś, co jest totalną plagą obecnych choćby łańcucha dostaw w księgarniach, gdzie wydrukowane nadmierne nakłady potem gniją gdzieś w jakiś... No, lub są wyprzedawane, lub idą na przemiał, lub różne rzeczy i tak dalej. To jest taki przykład zastosowania na pewną niewielką skalę, który zadaje kłam takiemu wyobrażeniu, że w Polsce się nie da, że to coś tam... Nie jest to łatwe, bo musimy pokonać spory opór mentalny, żeby namówić zarówno dostawcę, znaczy naszego dostawcę, czyli drukarnię, jak i niektórych naszych jakby odbiorców, dystrybutorów. Natomiast jak raz się już uda, to nie chcą pracować inaczej. Nie?